Jesteśmy w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie zajmiemy się tematem czcionki. Dawniej składaniem pełnoplastycznych liter zajmowali się zecerze. Dzisiaj w dobie komputerów mamy do dyspozycji setki krojów. O fenomenie solidarycy opowie nam pan Konrad Knoch. Czym jest solidaryca? Solidaryca jest jednym z najgenialniejszych przetworzeń tego, co się w historii wydarzyło. Jest genialnym pokazaniem, graficznym pokazaniem pewnej idei, która się wtedy działa między ludźmi, gdzie rodziła się solidarność międzyludzka, gdzie powstawał wielki ruch społeczny. Jest też genialnym znakiem graficznym, pokazaniem, jak pięknie graficznie można przedstawić to, co wydaje się nieprzedstawialne w relacjach międzyludzkich. Jak i gdzie powstała solidaryca? Solidaryca powstała w mieszkaniu Jerzego Janiszewskiego, jego żony, na Gdańskiej Morenie, w nocy, za pomocą pędzla i farby i kartki. Następnie to dzieło, ten znak został przeniesiony do stoczni, bardzo wszystkim się spodobał. Niestety nie było możliwości, żeby go drukować go za bardzo w stoczni, tam też nie wiedziano, jak to robić, więc Janiszewski znalazł swoich przyjaciół w Sopocie. I w Sopocie wydrukował najpierw 200 egzemplarzy. Te 200 egzemplarzy trafiło na stocznię. Zostały one rozwieszone w sali BHP, w różnych miejscach na strajku. I potem tak codziennie w kolejnych dniach strajku donosił po 200, po 100 sztuk. I tym sposobem ta solidaryca masowo się rozprzestrzeniła po stoczni. Do tego doszły jeszcze koszulki, na której malowano Solidarność. Do tego doszły już pierwsze przetworzenia tej solidarycy. Z czego składa się sam znak Solidarności? Jerzy Janiszewski, jak przychodził pod stocznię, to widział ludzi. Ludzi, którzy stoją obok siebie. Najpierw stoją jako anonimowy tłum, ale ten tłum się do siebie zbliża. Ci ludzie są coraz bliżej. Nawiązuje się między nimi jakaś dziwna więź. Buduje się właśnie solidarność, jakaś jedność. I on za pomocą tych liter, które też są do siebie tak zbliżone, przytulone na chodzie jedna na drugą, chciał pokazać tą międzyludzką solidarność, która wtedy się pojawiła pod stocznią. I też chciał pokazać tak właśnie po graficiarsku trochę taką niechlujność tego, co się dzieje, spontaniczność, takim maźnięciem grubym pędzla, oddając pewnego ducha, który się wtedy dział, przetwarzając to, co się też pisało wtedy na murach, bo ta solidaryca miała być takim komunikatem tego, co się dzieje. Tak jak na murach Solidarność komunikowała, o co chodzi strajkującym, tak Janiszewski chciał przekazać wszystkim innym w Polsce i na całym świecie, o co strajkującym chodzi, jaka jest idea tego, przeciw czemu protestują i czego w Polsce tak naprawdę im bardzo brakuje, czyli solidarności międzyludzkiej. Czy solidaryca była związana tylko z Solidarnością? Można powiedzieć i tak, i nie, no bo formalnie to był związek zawodowy, który miał swoje logo, niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność. W tym sensie tak. Natomiast od samego początku Solidarność była wykorzystywana na milion sposobów. Używana na plakatach, ulotkach, wpinkach, pocztówkach, przetwarzana na różne inne formy graficzne, na inne słowa. Ponieważ się do tego świetnie nadawała, można by ją, że tak powiem, maznąć pędzlem i napisać cokolwiek się chciało. Wykorzystywana też w sztuce, w plakatach. Andrzej Pongowski, filmy, tutaj do filmów Robotnica 80, Człowiek z żelaza, piękne plakaty. Do takich plakatów było pomysłów bardzo dużo. Trzeba też powiedzieć, że no, Solidarność to był ruch 10-milionowy, ale także w tym, można powiedzieć, szerokim ruchu zawierały się także inne grupy społeczne, bo w PRL-u tylko robotnicy mogli mieć związki zawodowe, ale takie związki, które by walczyły o ich prawa, chcieli mieć też rolnicy. Więc oni walczyli o to, żeby zarejestrować NSZZ rolników indywidualnych. I oni stosowali kolor zielony, żeby podkreślić związki no, z ziemią, tak z przyrodą, to jest kolor zielony. Studenci korzystali z koloru z kolei czarnego i też nawiązywali swoją działalnością do Solidarycy. Także tych przetworzeń było naprawdę bardzo, bardzo dużo i powiem, szeroką ławą wszyscy łamali wtedy prawa autorskie, nikt wtedy do tego nie przywiązywał specjalnej wagi, nie było żadnych przepisów w Polsce, ale tak to wyglądało wtedy. Czyli twierdzenie, że Solidaryca kształtowała sztuk lat 80. też jest prawdziwe? Tak, można tak powiedzieć, przynajmniej w Polsce, w takiej kulturze też opozycyjnej, undergroundowej, tworzyła pewną kulturę symbolicznego protestu. Na tym polegała też wielkość Solidarycy, że ona
jak taki dobry motyw na wystawie, albo w katalogu, albo w jakiejś w ogóle twórczości artystycznej, łączy wszystkie elementy, nadaje spójność i wspólnotę. No i Solidaryca i Solidarność, to logo, nadało taką wspólnotę całemu ruchowi. Wzmocniło zdecydowanie jego przekaz, wzmocniło jego walkę. No, można powiedzieć, stworzyło taką tożsamość graficzną, logotyp całego wielkiego ruchu. I spowodowało, że to logo potem można było bardzo łatwo przekształcać, stosować, ale każdy wiedział, o co chodzi. Mimo iż to było inne słowo, inny wyraz, inny kolor, ale każdy wiedział, że chodzi o jedno, chodzi o Solidarność. Na czym polega fenomen Solidarycy? Właśnie tym prostym przekazie, kroju? Tak, to jest bardzo dobry krój, wyrafinowany i jednocześnie prosty. Tak? Znaczy to nawiązanie do pewnej sztuki graficiarskiej, nawiązanie do murali, dzisiaj byśmy powiedzieli, takich modnych, ale taki bardzo dobrej jakości. I oddanie tego, co się dzieje między ludźmi, bo te litery miały pokazywać, jak ludzie są razem, jak powstaje między nimi jakaś więź, jak się gromadzą razem pod stocznią, jak razem walczą o wspólną sprawę, jak dzięki temu, że są razem, osiągają jakieś wspólne efekty, bo dzięki temu, kiedy są razem, coś się dzieje pozytywnego, jest jakaś szansa na zmianę, a kiedy są osobno, kiedy stają naprzeciwko siebie, to się to po prostu nie udaje. Więc to pokazywało, ten napis pokazywał też pewną receptę, jak dalej mamy funkcjonować, co dalej mamy robić. I ta flaga dodana przez żonę Janiszewskiego pokazywała, że to ma dotyczyć wszystkich, całej Polski. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Do widzenia.